Z miłością zaprasza, byśmy słuchali Jego słowa i karmili się Jego najświętszym ciałem i krwią. To za nas oddał życie na krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy mieli udział w Jego wiecznym życiu. Msza Święta jest przestrzenią, której Chrystus obficie udziela nam życia Bożego. Zaczerpnijmy z tego źródła, abyśmy mieli siłę podążać za naszym zwycięskim pasterzem. Do naszych osobistych intencji dołączmy dziś szczególną modlitwę o odwagę dla młodych ludzi, którzy słyszą w swoich sercach głos powołania do kapłaństwa. Właśnie w tym szczególnym czasie, kiedy modlimy się o nowe powołania kapłańskie, kapłanki, które bardzo są potrzebne, żeby prowadzić lud Boży drogami zbawienia, wspominamy kapłana z naszej wspólnoty parafialnej, który 75 lat temu odprawia swoją pierwszą mszę świętą, a 70 lat temu został zamordowany przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym w Dachau. Będziemy modlić się w jego intencji. Oddam nieba dla niego za jego ofiarną służbę, za jego cierpienie, które poniósł, a przecież należał w szczególny sposób do Chrystusa, tego najwyższego pasterza, który posyła po tych, którzy mu ufają, aby owce, które są zbłąkane, odnalazły drogę do domu. Jednocześnie ksiądz Grzegorz sprawować będzie mszę świętą w intencji o Boże błogosławieństwo i dar zdrowia dla żyjących oraz dar nieba dla zmarłych z rodziny Grzymowicz. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmieni nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Wszedłeś do ludzi nieobrzedzanych i jadłeś z nimi. Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei, mówiąc: modliłem się w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna, czteroma końcami opadającego z nieba, który dotarł aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta, domowe i dzikie, płazy i gady. Ujrzałem też głos, który mówił do mnie: zabijaj, Piotrze, i jedz. Odpowiedziałem: o nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego i nieczystego. Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi: nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił.
Powtórzyło się to 3 razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. Zaraz potem 3 ludzi wysłanych do mnie z Cezarei stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy. A Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych 6 braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka. On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł: poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem. On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom. Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty stąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg udzieli im tego samego daru, co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogę sprzeciwiać się Bogu? Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: a więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli. Oto Słowo Boże. Tę przypowieść opowiedział im Jezus,
Lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami, rozbójnikami, a nie posłuchały ich owcem. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. To słowo Pańskie. Droga rodzino, świętej pamięci zmarłego księdza Teofila, kochani w Chrystusie Panu. To właśnie przedziwny sposób zrządził, że po 70 latach, tam kiedy odszedł do domu ojca, zgromadził tak licznie całą swoją rodzinę gdzieś w tej świątyni, gdzie po raz pierwszy sprawował zbawczą ofiarę Chrystusa. Zgromadził wszystkich jako pasterz, który został powołany, by prowadzić siebie i sobie powierzonych do domu ojca. Trudne miał kapłaństwo. Tak mało się nim cieszył. Bo przecież stanął przed wielką próbą bycia świadkiem Chrystusa. Otrzymał wymagania największej miary, o której mówił Chrystus Pan: mnie prześladowali i was prześladować będą.